Ostatnie dni pokazują, że amerykański dolar znów zaczyna rosnąć w siłę. Wychodzi na to, że członkowie Fedu mogliby rozważyć podwyżkę stóp procentowych nawet w końcu kwietnia, a tak wynikało właśnie z wypowiedzi kilku z nich. To oczywiście zależało od tego, jakie zobaczymy dane makro na przełomie miesiąca. Niemniej rynek po silnym spadku dolara wcześniej, w ostatnich dniach zaczyna znów lepiej wyceniać amerykańską walutę. No i w ślad za tym, jeżeli taki scenariusz założymy jako bazowy, że jednak ta podwyżka może być grana w kwietniu, to wydaje się, że to będzie informacja, która będzie szkodzić rynkom wschodzącym, czyli surowce w dół i też waluty rynków emerging markets w dół, czyli też w dół nasz złoty. No i to powoduje, że przestrzeń do dalszego umocnienia naszej waluty wydaje się być niewielka. Zwłaszcza, że sądzę, że w perspektywie najbliższych tygodni jednak wzrośnie presja na to, żeby nasza Rada Polityki Pieniężnej rozważyła ewentualne cięcie stóp około wakacji, jeżeli okazałoby się, że inflacja się jednak nie podnosi, bo na taki ruch zdecydowali się Węgrzy. Węgrzy obcięli stopy we wtorek, nieoczekiwanie, i zapowiedzieli, że dalsze obniżki są możliwe. Jeżeli chodzi natomiast o rynek funta, tutaj dość ciekawie funt notuje minima tegoroczne na fali spadku wyprzedaży tej waluty w obawie o negatywny wynik referendum w czerwcu. Te obawy wzrosły po atakach w Brukseli. Jakby gracze boją się tego, że niestety, ale Wielka Brytania może opuścić Unię Europejską i to byłoby fatalne w skutkach na dłuższy okres. Więc funt pozostanie pod presją, odbicia mogą być, ale raczej tutaj niewielkie. Co do generalnie wpływu zamachów na rynek w tym tygodniu, nie jest on zbyt duży. Widać, że inwestorzy jednak patrzą bardziej na informacje z gospodarki niż z polityki.